Dziarczki. Dzień dobry. Dzień dobry. O, pan dycha. Dzień dobry, dzień dobry. Wy macie amumu wydzieranego na nodze. No mamy. Słuchaj, młody, weź mi opony zmień, bo mi dymią na niebiesko. Niech mi dymią na szaro. Dobra. Co ty masz na tej ręce? Jak ja muszę pokazać. Jakie ręce? Znowu byłeś u jakiejś dziewicy błony przebić, że masz okrwawiony rękaw? Tak, rzucała się po ścianach. Musieliśmy zaznać egzorcystę. Logan, ja musisz przestać z pięściarkami się zadawać. Słyszysz? Ja. Co tam dyszka u ciebie? Kasa, no nic, przyjechałem sobie, wiesz, zobaczyć, co tam na warsztacie, nie? Ja. Gdzie byłeś, jak cię nie było? No tam na budowie. A, na budowie dorabiasz? Jestem deweloperem teraz, chłopie. A, deweloper. Myślałem, że dorabiasz po prostu. Nie. Za mało zarabiasz tutaj. Tu w ogóle nie zarabiam. Ciekawe. Właśnie zobaczę, co tam, Tadziu? Masz coś dla mnie? Coś tam miałem. W piątek były te wypłaty dawane, wiesz? O, to fajnie, ja się auto się sprzedam. Sprzedaj może, jakby ci brakowało, wiesz, kaski na jakieś fajne auto, to tam mogę poratować. I wiesz co, jak sprzedam moje, to nie będzie mi brakowało, wiesz? A masz na Neona już? Ty chciałeś tego Jaguara kupić, nie? BMW, tylko Ocelota to nie widziałem, wiesz? BMW chyba zakupię. X-a. Nie no, weź tego Ocelot Jaguara. A ile on kosztuje? 700 tysięcy. To nie, to tyle nie będę miał. No to sprzedaj swoją za 380, bo ty masz full tune na tę. Ja ci dołożę resztę. Ale... Trzy paki ci dołożę. Co ty gadasz? Tak byś dla mnie zrobił? Ja, prezent. Zasługujesz na to, Dyja. Kurwa, dzięki. A tylko słuchaj... musisz mieć 400 tysięcy. Do... Tadziu ma 140. Nie, bez tego. Bez tego. O, to czekaj chwilę. Czyli musisz sprzedać tą twoją furę. Dzięki. Słuchaj, a może za... Daj mi numer do gościa z komisu. Bo ty masz, nie? Sprawdzę, czy jest. A możemy tam jechać, bo oni tam siedzą co chwilę. Ty, nie ma nikogo. Abonent czasowo niedostępny. Co ty gadasz? No, nie maj. Czyli nie sprzedał dzisiaj tej swojej. Ale on za 340 chciał kupić. Już było dogadane, bo ja nie mam mechanicznego. Nic no się nigdy nie grzebałem. 340 to dobra cena, jak za takiego. Fajny ty, samochód. Słuchaj. No? To pojedziemy do tego, ja ci go dam i się rozliczysz z nim. Nie. Czemu? Chcesz, żebym ci go sprzedał? No, i weźmiesz siano dla siebie wtedy, a mi dasz z góry. Jeszcze pojedziemy na, bo dzisiaj jedziemy na policję po pieniążki. Aż tyle nie mam. No czekaj. Nie mam, żeby 700 wyłożyć. Ty. Mam dwa numery do psu. Ja ani wice Rottweiler nie odbiera, ani kurwa szeryf pies. Oni są, czekaj. Oni chyba mają jakieś zebranie dzisiaj, wiesz? Ty. Co trzeba? Może pogrzebiamy coś tutaj w tych komputerach. Nasiuram mu do kawy, Kuba. Weź tam, zobacz moją kartotekę. HWDP. Co? Zobacz moją kartotekę. Ja nawet się nie znam, wiesz, nie umiem na tych komputerach. Całe życie w pasjansa tylko grałem. Ty, ale żeby nikt do nas nie przyszedł, dobra. Dobra, zamykamy warsztat, już nigdy ich tu nie wpuścił. Spróbuj hasło. Kochać psy, kochać pieski. Faktycznie, kurwa, jestem. Kurwa, ale ma brzydką żonę. Sprawdź kartotekę Logan Jones i czy dałoby się tam jakiegoś tego usunąć jakiś delikatny wyrok. Z jeden chociaż. Żeby nie było tak tam grubo. O, dzień dobry. A który pan nasierał? Nie, nikt nie siurał. Jak siurał? Nikt nie siurał. Mogę pokazać siura, jest suchy. Nie, dobra. W czym mogę pomóc? My przyjechaliśmy po pieniążki. Jakie pieniążki? No, Matki Boskiej Pieniężnej jest, proszę pana, dzisiaj. To jest... Dyja Motorsports. Dobrze, poinformuję szefa. A, on pewnie wie. Skąd wie? Przecież nie widział nas.
Dopytywał się mnie ostatnio, kiedy przyjdziemy po kasę. I to nastał ten piękny dzień. Dam mu zaś na radiu. Jakby mógł pan zadzwonić, to... Ja to poinformuję na radiu. Muszę na chwilę zejść. To my to poczekamy. Więc... Dobra. Teraz jakiś zlot jest. Co? 250? Co tak drogo? To za sam silnik. A to silnik był do zmiany, jak to nowe auto. To ma coś naprawić. Nowe, ale felerny mogła pani na gwarancji naprawić. Pani, najpierw się trzeba orientować cenowo. No ale mówiliście 150, a wyszło 50. Ej, Logan, chodź na chwilę. No. Nie no, ja nic pani nie mówiłem. No jak? Było, że 500 lakier i 150... Jak? 600. 600 lakier. 600, dobra. 600 cofam, przemalowanie cofam. Auta. Cofam. Faktycznie było 600 przemalowanie auta i mówiłeś, że 150... No tak, nie, ale 150 nie mówiłem. Ale pani musi zrozumieć, że tutaj normalnie robimy najlepiej jak potrafimy. Nie chcemy pani oszukać, my chcemy, żeby pani bezpiecznie mogła się przemieszczać z punktu A do punktu B. Żeby pani mogła chłopaka na randkę wziąć. Niech się pani jaka nie martwi. Nie, no to ja chcę raz sobie pani znajdzie. Panie, ale mówisz 150 to 150, ale było 600 lakier. Ale to nie ja mówię 150. No to z kim gadałam? Z tamtym idiotą w berecie, co nie pracuje. No ja, nie no, szóstwo. Zrobimy tak. Jak no. Pani da numer dla kolegi, to jest 150. No dobra, dam numer. No i gitara. Dobrze, i tak na fakturze trzeba napisać. No ale trochę skam, przyznam się szczerze. Nie, niech pani tak nie mówi. Poznałam koleżankę i tak. Chce pani złożyć tutaj jakieś zażalenie? No dobra, już się dogadałam, już będzie 150. Numer da, dobra, dla kolegi. No. Ale przyznam się szczerze, że następnym razem będę się tu bała przyjść. No czemu? Bo ja chciałam tylko pomalować auto, ale okazało się, że jest za drogo, a wy mi wcisnęliście jeszcze naprawę. Jak to auto dopiero było kupione. Czyli awans dla tego pana. No ale musiała się pani rozpierdalić od razu, jak pani jechała. Oj, ale to bym sama wyklepała z kolegą przecież. Ciekawe, że pani sama sobie wyklepała. Pani jest mechanikiem, tak? Nie jest takie hopsiuk wyklepanie auta. To nie jest kotlet, proszę panią, że pani go weźmie i go młotkiem uklepie. Dobra, ale z oklepanym też dobrze by wyglądało. No co wy, oryginalnie. No dobra, to my pani oddamy pieniądze za naprawę, ale uszkodzimy je wedle uznania. Nie, ale nie wedle uznania, tak samo jak było. A jak było, bo już nie pamiętamy. Jak mocno pani uderzyła w to auto. Ja zrobię tak, jak było. Dobra, to zrób tak, jak było i oddaj pani pieniądze. Ale szyba była cała, to nie wchodź na dach, ja walnęłam tylko przodem, czyli były zejdź z autka, pani. Pani sobie podniesie pieniądze tutaj na żonę. Pani podniesie sobie tutaj gotówkę. Tu jest dla pani reszta. A ktoś baseball? I dwie pomyłki zrobiłem już. Pani da numer. Uwaga! Kurwa! Oj, kurwa, co jest? Pijany jesteś? Powiem wam tak, jesteście nieeleganccy. A się ubrałem właśnie elegancko, to teraz mi pani powiedziała. No ale zachowanie, jak tak z baseballem tutaj do nowej koleżanki? Sama pani powiedziała, Zdaliśmy się tak, że... Dałem pieniądze, oddałem. Słuchajcie, powiem wam tak, ja jestem nowa w mieście i tak mnie przywitaliście. Nie, pani nas tak przywitała pretensjami. Witamy, to jest prank, tam jest kamera. Tam jest kamera. Czerwone. Przed chwilą tak pani mówiła, że pani nie chce. Nie. Teraz już nie chcę, bo za drogo. No jak? 600 zł. Trzymaj walizkę, możesz lecieć. 600 monet, smoczy. 600 monet to jest za dużo. A czemu ten pan kameruje? O co chodzi? A, witamy w programie Dycha Show. Co pani ma nam do powiedzenia? Chcieli mnie oszukać. To był prank. A pani nie jest pani w ukrytej kamerze? Panie kamerzysto, proszę zobaczyć, jest szyba wybita, a przyszłam... Słuchajcie, taki serwis. Przyszłam z obitą lampą, chciałam pofarbować samochód, a to lampa wychodzę... była wybita. Dobra, a wychodzę z szyby. Ale no dogadaliśmy się. Dogadaliśmy się, że będzie równowartość. No dobra, ale szybę wybiłam, że mają zostać, no. Bo dobra, idzie i wpraw tą szybę i niech im stąd jedzie, bo ino gada. No ale to jest kobieta, kobiety dużo gadają. Ja jeszcze dziękuję bardzo, piękny. Dobra, tak czekaj. Przywitali. No ale słuchaj, ty jesteś ze wsi, że jesteś w mieście pierwszy raz, czy co? No tak. Zabrać cię na maka? Pierwszy raz w mieście? Na co? Na maka na przykład. No, mogę, no. To chodź na maka, pojedziemy, bo ja ci tu zrobię auto, a ty się nie stresuj. No ale wiesz co, ja jeszcze kolega ze mną przyjechał, bo... Klej to gówno. Uśmiech, panie Tycha. Bo ja ze wsi.
To mieliśmy na bilard jechać, to co? No czy nie zostawię teraz kolegi, to może też na mamę. Ale... jesteś z nim? No... Nie, z tamtym, ale szef ma samochód dwuosobowy, to kolega, my no, z kolegą się zaopiekujemy. Ale to ja swoim, to ja swoim. No to jest moja nowa biała strzała. Słuchaj, ale to będziesz miała szybę wstawianą. No to, to musi wyschnąć, to chwilę trwa. Ja nie wiem, czy... 40 minut jak kurwa z bata strzelił. Słuchaj, ja ci nic nie zrobię, ja nie gryzę, ja cię zawiozę na hot doga i wracamy. Chcesz furkę, żeby popisać? Chcesz furkę, żeby my się zaopiekujemy. Poczeka tutaj! Jedź powoli. Mogę sobie odsunąć fotel? Dobra, ale kieruj, no. O, fajny rower masz. Do tyłu. Co tam? Taka może być? Ty nie masz czujników cofania? Dyszka, przyjdź za chwilę, bo chciał nam przejechać. Zaraz przyjedziemy. Dobra, dobra. Światła zapal sobie. No ja nie mówię. No jak kurwa nie wiesz? Weź zjedź na pobocze. Ci zapalę. Może być tu. Może być, ty ale jesteś rozczepana, czekaj. No ja dopiero prawko zdałam, dopiero auto kupiłam, to skąd ja mam wiedzieć? Weź kieruj tą strzałę, no. Kurde, ustaw jakąś Beyoncé albo inną Britney Spears. Ale po co? No żeby se muzyki posłuchać. Ale to... Mnie chcesz słuchać. Masz mnie słuchać, a ja ciebie, no. No dobra, no to opowiadaj, co tam u ciebie? No, nie wiem, bo... Czekaj, muszę napisać SMS od tego kolegi, bo on ze mną pomidory zbierał, no. I mi pokazał, jak się ten... Ja miałem kolegę, jak ze wsi przyjechałem z paleto jestem, który ze mną jaja byka bujał. I już mu nie odpisałem i przestał być moim kolegą i znalazłem sobie nowych, lepszych. Nie no, tamten też był spoko. No ty na polu nie pracujesz, a wiesz, tak to mam kolegę rolnika. No ale ja też kiedyś robiłem na roli. Bykom jaja bujałem. Gdzie jedziemy w ogóle? No, ty mówisz na jakiegoś hot doga. No to a ile masz siana? 800. No nie wiem, czy coś zjemy. Może będziemy gołębią chleb podpierdalać. To może na starówkę podjadę. Czekaj, przecież z czym chcesz hot doga? No, z parówą. Ale ketchup, dobra. No, ketchup. Dali mi na talerzu. Nie wiem, o co im chodzi. Czekaj. Podnieś, bo zimny będzie. Co to jest? Oro makarono! No to jest taki hot dog pływający. To jest zupa hot dogowa z ketchupem. A ty już zjadłeś? No ja zjadłem, ja na hapsa to wziąłem, wiesz? Kurde, to ja w samochodzie się. Tylko nie nakrusz. A nie, to twój, to sobie możesz nakruszyć. No właśnie, to jest mój, ja mogę robić co chcę, to jest właśnie takie zajebiste uczucie. No ale wiesz, kobieta nie może mieć za dużo władzy, bo na łeb dostanie. No nie przesadzaj. Trochę może, nie za dużo. Może, tam jeść we własnym aucie. I chcę nawet zapalić fajnie, a ty palisz papierosy? Nie, właśnie nie. To dobrze. Ja wolę jeść. Co ty, ja wolę jeść. Weź tam papierosy, śmierdzą. No ja nie, bo potem jak jakbyśmy się całowali, to też jak z popielniczką, nie? Nie ma co. No tak. A ty w tym kożuchu to też przegrzany, śmierdzi takim trochę już z zapoceniem trzysezonowym. Nie, nieprawda. To jest prawdziwa skóra. No, to jeszcze szambolizę, mam perfumy pod pachy. Z kulki. Ja myślę, że przez te perfumy to co, to nic tam się nie wydostaje? No po takim prysznicu nie. One trzymają pod jak komornik szafę. No ale kurde, ta kurtka, przecież ona jest tak przysiągnięta potem, że daj spokój, że nawet klimy nie macie w tym pomieszczeniu. No ale są drzwi otwarte, no co ty chcesz, jest no, ciebie. Ty jeszcze nie wiesz, ale dycha się nie poci. Ja się nie pocę, ja jem cement i śpię 35 godzin na godzinę. Przystojni mężczyźni się nie pocą. Dobra, że przystojny, to ja się zgodzę, no ale spocony to według mnie jest pod tym kożuch, abyś ten kożuch... Ale ten kożuch to jest ekoskóra, mówię ci, no tłumaczę, że to jest ekoskóra, to się nie poci, dycha ci nie poci. Używam szamboliznę pod pachę, no uwierz mi, że nie mogę się zapocić. No czego ale, nie rozumiem? Ale śmierdzi, no to co to śmierdzi? Masz taki naturalny śmierdzący ten? Zapach? Kurde, no ale to od ciebie bucha, powąchaj se włosy, no przecież wali oborą, chlyb. Nie no, pod pachą... No nie śmierdzi. Pod pachą jest jeszcze okej, ale włosy ci przesiągły oporą, proszę cię. Jedź ją. Naprawdę. Dla mnie to zrób. Idę na górę.
Albo do góry, no, w lewie, jak możesz. A ty co zrobisz dla mnie? Zdejmiesz ten kożuch. Kurde, ja dla ciebie to ci auto na czerwono pomalowałem. Tylko uważaj, jak pojedziesz na wieś, żeby byk to nie pierdalnął. No dobra, ale ty mi zrobiłeś to auto, ale naprawdę taki problem zdjąć kurtkę? Zobacz, jak ale nie mogę ściągnąć, kurde, to mój outfit, wiesz o co chodzi? Outfit, ja muszę dobrze wyglądać. Dobra, chciałam. Ale nie rozumiesz, co? Ludzie wymagają, żeby szef wyglądał na bogato. Przecież to jest droga jako skóra z bobra. Ale wiesz, dobra, powiem ci tak. Chciałeś iść na randkę, ale aluzji nie rozumiesz. Ja chciałam zobaczyć muskulaturę, dobra. Jakie żaluzje? O co jej chodzi,